Niczem Sybir, niczem knuty, lecz narodu duch zatruty, to dopiero ból w ból. To słowa Zygmunta Krasińskiego, jednego z trzech wieszczów, mówiące o głębokim zatroskaniu tych, którzy byli przewodnikami narodu w ciężkich czasach niewoli, zatroskaniu o, powiedzielibyśmy, stan polskiego ducha. Tymi bojownikami o ducha narodu byli nade wszystko nasi wielcy wieszczowie, a także inni poeci wybitni, działający właśnie w czasach niewoli. Ale tutaj może też warto przywołać te nasze zmagania, choćby takim epizodem pewnym, o niepodległość, chodzi o czyny zbrojne. To oczywiście powstanie listopadowe i potem noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego, to także potem powstanie styczniowe 1863 roku. Po upadku powstania w roku 1864, jak wiadomo, członków rządu narodowego skazano na karę śmierci. Tym miejscem egzekucji była Cytadela Warszawska. Zgromadziły się wielkie tłumy ludzi i po kolei oni zawiesili na szubienicach. Kiedy dokonano Romualda Traugutta i innych, egzekucji Romualda Traugutta i tych jeszcze czterech członków rządu narodowego, to wtedy wojskowa orkiestra carska zagrała cesarskiego walca na stokach Mandżurii. Jakby chciano tak właśnie zaprosić wszystkich, te tłumy wielkie Polaków, opłakujących swoją klęskę, stratę swoich wielkich synów, tak po prostu do walca, jakby karnawałowo niemal. Mówi to wiele o postawie Rosjan. Oni ustanowili także taki medal za usmirenie, palskowo matierza, czyli jakby za właśnie medal, za takie właśnie uśmierzenie polskiego buntu dla nich, prawda, to był bunt dla nas, to wydarzenie na drodze do niepodległości. Marszałek Józef Piłsudski, który urodził się w 1867 roku, a więc krótko po upadku powstania, bardzo wysoko cenił żyjących jeszcze z powstańców styczniowych, otaczał się nimi, dał im liczne przywileje i chyba też dbał o to, żeby właśnie ten duch niepodległościowy, ten w szczególny sposób jakby w powstaniu styczniowym się objawiający, aby był nadal duchowym jakimś zaczynem, takim duchowym kapitałem dla już odrodzonej po zaborach Rzeczypospolitej. Były czyny zbrojne, ale byli też mocarze słowa. To oczywiście tych trzech wieszczów i w Dziadach, i u Słowackiego, i u Krasińskiego w jego psalmach może zwłaszcza, ale także w dramatach znajdujemy wiele tych takich wątków niepodległościowych, patriotycznych. One po dzień dzisiejszy są przedmiotem refleksji, studiów. Myślę, że warto wspomnieć też o takiej postaci, mam tutaj na myśli biskupa Władysława Bandurskiego. Tu jest taka broszura wydana w Wiedniu w 1916 roku. Natomiast rzecz ta zatytułowana Polska a Rosja w pieśni największych wieszczów narodu. Ona została napisana w 1915 roku, więc już rozpoczęła się I wojna światowa, ale także legiony Józefa Piłsudskiego, komendanta, już wyruszyły w bój. Władysław Bandurski był jakby rówieśnikiem trochę, dokładnie 2 lata starszy od Piłsudskiego, urodził się w 1865 roku. Urodził się w Sokalu, natomiast wykształcenie teologiczne, seminarium, uniwersytet kończył we Lwowie,
a potem także studiował na Rzymskim Uniwersytecie Papieskim Gregorianum. Spełniał rozliczne urzędy kościelne, między innymi był też rektorem przez pewien czas Seminarium Duchownego Lwowskiego. Został potem w 1906 roku powołany na urząd biskupa. Był, mówiąc językiem dzisiejszym, biskupem pomocniczym we Lwowie, ale należał też do tajnych różnych organizacji. Wspierał też z drużyny strzeleckie, czyli późniejsze legiony, późniejszych legionistów. Z tej racji był bardzo popularny w szeregach legionistów, ale tę popularność zdobywał nie jakimś gwiazdorstwem, choćby właśnie takim kaznodziejskim, ale hartem ducha, bo ze swoimi kazaniami docierał także do okopów na linię frontu, więc sprawdził się także w boju jako ten szermierz, rycerz słowa. Był wziętym kaznodzieją. Ceniony był także przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Dodajmy też, że i w Szczecinie mamy ulicę Bandurskiego. Może nie wszyscy wiedzą, ale że to właśnie ta społeczność nasza szczecińska, zaraz po wojnie, kiedy te nazwy ulic spolszczano, bo to jak wiadomo były wszędzie niemieckie, zadbano o pamięć tego wybitnego kapłana. Biskup Władysław Bandurski zmarł w Wilnie w 1932 roku. W tej przed chwilą wspomnianej broszurze to był odczyt wygłoszony w Wiedniu 1915 rok. Mówi o legionach, tych, które we Włoszech się ukształtowały, z ziemi włoskiej do Polski, tuż tam to zostanie, jako taki narodowy symbol Legiony Piłsudskiego, jakby były spełnieniem już takim ostatecznym, no bo to właśnie legioniści potem też mieli znaczny wkład w budowę odrodzonej Rzeczypospolitej. Rzecz charakterystyczna, że wśród legionistów, jeśli chodzi o brygadę, prawda, kadrową, był wyjątkowo duży procent ludzi z wyższym wykształceniem. To jest niezmiernie ważne. Wiemy, że te i dawne licea, te cesarsko-królewskie, prawda, ale także i Uniwersytet czy Jagielloński, czy Uniwersytet Lwowski, to były uczelnie na wysokim poziomie. No i też ta kadra, która otaczała komendanta, to też byli ludzie myśli, ludzie pióra, ludzie, którzy wnieśli no, taki niepodważalny wkład także i w polską potem naukę, refleksję humanistyczną. Bardzo znany profesor Henryk Wereszycki, zmarł już pod koniec lat chyba 80., to też właśnie legionista. Zostawił cały szereg studiów mówiących o Polsce pod zaborami, no, studia takie właśnie zawodowo profesjonalnego historyka. Chciałbym też wspomnieć o takiej postaci jak arcybiskup Antoni Szlagowski, no, jakby rówieśnik marszałka Piłsudskiego i wspomnianego biskupa Władysława Bandurskiego, też rektorem seminarium, był również rektorem Uniwersytetu Warszawskiego. To jest lata 1927-28. Spotkałem jeszcze ludzi, którzy arcybiskupa Antoniego Szlagowskiego i z najgłębszym przekonaniem mówili, że to był najlepszy kaznodzieja. On chował bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Też była legia akademicka, właśnie ci pierwsi polegli, studenci, czy młodzi pracownicy nauki. To też taki właśnie wkład w naszą zbiorową pamięć. Na szczęście te kazania zostały spisane, mają bardzo piękną formę. Ten duch narodu to był czyn zbrojny, ale także ten duch narodu, jego orężem było słowo, w szczególny sposób też słowo kaznodziejskie. No, taka, nazwijmy to, sceneria liturgiczna pogrzebu jest prawda, naładowana mocnym ładunkiem takim dramatycznym. Jeżeli kaznodzieja umie, też ma w sobie jakieś pewne zdolności krasomówcze,
też jakieś sprawy tutaj intelektualnie jakoś i emocjonalnie potrafi dostroić się, dorósć do tego takich wydarzeń, no to są te słowa, są rzeczywiście zapadają głęboko w pamięć. Cofając się jeszcze trochę, to należałoby tutaj wspomnieć postać Jana Pawła Woronicza. To taki kaznodzieja, który miał ten swoisty przywilej. On żegnał swoim słowem żałobnym, takim właśnie pogrzebowym, wielkich Polaków, Tadeusza Kościuszkę, księdza Józefa Poniatowskiego, księcia Adama Czartoryskiego. Powiedział, tak napisał coś takiego, że Polska to jest nieuleczalna choroba Polaków. Myślę, że nie było tutaj w tym czegoś negatywnego. Ja myślę po prostu, że ta właśnie idea polskości, ta potrzeba bycia wolnymi, że ona mogła być tak jakby odbierana jako taka swoista choroba Polaków, ale myślę, że z tą chorobą na polskość, ale tylko wyłącznie z tą chorobą na polskość, jako Polacy potrafiliśmy się obronić. I tak jak nam Jan Paweł II przypomniał, którego można by też jakby postawić w szeregu tych i właśnie wielkich wieszczów, i tych wielkich wspomnianych kaznodziejów, on przypomniał nam, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, że mamy jeden ze swoich utworów poetyckich wcześniejszych, całym sobą płacisz za wolność, to tylko więc wolnością nazywaj, że możesz być wolny, kiedy posiadasz samego siebie, kiedy jesteś wolny jakby w samym sobie. Thank you.